z hejtem najbardziej kojarzy mi się nienawiść i chęć takiego wyżycia się na drugiej osobie, ponieważ ktoś posiada jednak tutaj kompleksy, jeżeli dopuszcza się takiego czynu. Właśnie przez to, że ktoś na co dzień przeżywa jednak w życiu cały czas walkę z sobą i nie potrafi sobie poradzić z różnymi sprawami, czy problemami, czy ze swoimi własnymi kompleksami, musi wytykać problemy innym. I to niestety często dosyć drastycznie. I jak wiemy, słowa jednak potrafią bardziej ranić niż jakiekolwiek ciosy. Tak, spotkałem się wielokrotnie, ale od dłuższego czasu w moim życiu zmieniło się to, że kompletnie nie przejmuję się słowami drugiej osoby. Jeżeli, wiadomo, jeżeli to są jakieś dobre słowa, to zawsze skorzystam, bo lubię, jak ktoś mi coś doradza, ale jeżeli ktoś próbuje mi wjechać na moje ambicje czy na psychikę, to odradzam mu tego. Największą społecznością, jaka dostaje najwięcej tego ataku nienawiści, są to jednak celebryci. Jednak wybrali sobie taki cel w życiu, taki kierunek, że na co dzień